Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kulisy manipulacji. Katarzyna Gujska. Piotr Lisiewicz. Szymon Hołownia ogłosił się obrońcą polskiego godła, obrońcą orła białego. No i wielkim zwolennikiem obrony polskich funkcjonariuszy. Funkcjonariuszy różnych służb, ze szczególnym uwzględnieniem jednej służby, mianowicie Straży Marszałkowskiej. To jest niesamowita i rewolucyjna przemiana i o tym między innymi porozmawiamy w dzisiejszym programie. A Państwa i naszym gościem jest Iwo Bender. Witamy. Kładę się nisko. No to zobaczmy Szymona Hołownię w tej nieprawdopodobnej przemianie. Jest formacją, która jest profesjonalna i która ma orzełka na swoich czapkach, w związku z powyższym wypełnia swoje funkcje w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak to brzmi, orzełek Rzeczpospolita Polska, to jakaś ciemnogrodzka retoryka, można by powiedzieć. No to tak dla przypomnienia, kiedy dochodzą w Polsce wpływy niemieckie, to jak traktowane są święte polskie symbole. Zobaczmy. No i tak pani minister klimatu od Hołowni potraktowała między innymi symbol Polski Walczącej. Na ścianie został ślad po tym symbolu Polski Walczącej, zawieszonym niegdyś przez ministra profesora Jana Szyszko. Tak się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby po wejściu do ministerstwa zobaczyć, wiszą jakieś pisowskie symbole. My te pisowskie symbole zedrzemy, wyrzucimy do piwnicy i zrobimy pewnie tutaj jakiś nowoczesny bohomas. No a później opowiadać o tym orzełku, o tym szacunku dla państwowych funkcjonariuszy, których wiadomo jak traktowano w poprzednich miesiącach. Co trzeba mieć w głowie? Gdzie tu zacząć? Słyszeliśmy notabene ta piosenka, to jest piosenka, która się nazywa Teufelslied, czyli pieśń diabelska SS, także już z grubej rury. Natomiast co trzeba mieć w głowie? Otóż trzeba mieć w głowie sytuację, w której opisał ją już dawno, dawno temu genialny angielski pisarz, zresztą przyjaciel Polski, G.K. Chesterton, który powiedział, że kiedy ludzie przestaną wierzyć w Boga, uwierzą w cokolwiek. W związku z tym, kiedy dzisiaj mamy różne środowiska lewicowe, które całkowicie odrzucają transcendencję, wszystko jest tylko materialne, wszystkie swoje uczucia religijne przelewają do swojego myślenia politycznego. Polityka staje się dla nich parareligią i jeżeli jesteśmy przeciwnikami politycznymi, to znaczy, że jesteśmy przeciwnikami ich religii. To znaczy, że jesteśmy właśnie tym Teufel, tym szatanem, tak? W związku z tym to, co robią ci źli ludzie, którzy nie zgadzają się z nami politycznie, jest zawsze złe. To, co my robimy jako ci dobrzy, wyznający lewicowe, a religijne poglądy, jest zawsze dobre. I tyle. Tak? Czyli po prostu jest to nowa aksjologia, która wyjaśnia mnóstwo zachowań tych ludzi i ich święty symbol państwa, polskiego państwa podziemnego, czy tablica dotycząca żołnierzy wyklętych są po prostu przejawem tego zła. Tak? Bo jeżeli, przypomnijmy sobie, tak? Platforma ustawiała ten cały konkurs, nazwijmy wyborczy, w kategoriach walczymy ze złem. Nie z przeciwnikiem politycznym, nie z kimś, z kim się nie zgadzamy, tylko że ze złem. Czyli to, co zło, owo straszne, pisowskie z siebie wydaje, należy zawsze usuwać, niszczyć, niezależnie od tego, czy ma to jakiś szerszy kontekst historyczny, czy jest świętym symbolem dla wielu ludzi. Nie, to jest kwestia moralności. Moralności, można powiedzieć,
nowej moralności, moralności rewolucyjnej. Ale ja przyznam się, że wydaje mi się, że w tym przypadku jest też pewien element takiej czystej, prymitywnej głupoty. Bo poza tym oczywiście, co Iwo Bender naprawdę świetnie i bardzo celnie opisał, to tamta głupota jeszcze jest. Skoro nienawidzą żołnierzy wyklętych, no to jak zobaczyli Polskę walczącą, to im się skleiło, więc zdzierali już wszystko, skuwali, teraz będą szpachlować ściany, żeby tam żaden cień nie pozostał. No ale przecież to robią ludzie, którzy no, mają w głowie, bo przecież to jest to środowisko polityczne, co pan poseł Joński, prawda? Gwiazda tego, tej koalicji. No przecież on myślał, że on w 89, szanowni państwo, w 1989 roku, jako już całkiem, nie dziecię, tylko takie trochę większy człowiek, przeżył powstanie warszawskie. Znaczy ten człowiek jeszcze kilka lat temu był święcie przekonany, że w Polsce w 89 roku wybuchło powstanie warszawskie. No więc ja bym nie lekceważyła tego elementu takiej czystej, prymitywnej głupoty. Znaczy Michnik czy stara Unia Demokratyczna z lat 90. by nie zdjęli mimo wszystko, nawet jakby mieli ochotę tej Polski walczącej. No tak, no bo... A ci jak zdzierają to już wszystko, bo im się wszystko z jednym kojarzy. Być może Polska walcząca, to dla nich Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński. No bo skoro powstanie warszawskie było w 89 roku, no to może jedyny, a może tak tym, jest. Coś no. z tym powstaniem miał jakiś związek Lech Kaczyński, prawda? Właśnie, tak, bo on to muzeum zakładał. No poza tym Warszawa, prawda? Walki tak, były tak, na Żoliborzu, no tak, fatalna tak, sytuacja. Tak, w ogóle źle się to kojarzy, powiedzmy sobie szczerze. Z przemocą. Przemocą się kojarzy. Obrońca funkcjonariuszy, ten, który pomagał Hołowni i jemu podobnym dojść do władzy. No, zobaczmy, jak ten człowiek bronił tych funkcjonariuszy. Władysław Frasyniuk ma głos. Tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie, plują na te wszystkie wartości. O Straży Marszałkowskiej teraz by należało powiedzieć śmiecie i jakby to zabrzmiało. No już ten orzełek nie chroni, jak widać, wszystkich. W ogóle orzełek, tak? No ale już dobrze. No. Takie trochę infantylne, niech mu będzie temu Hołowni. Nie chronił żołnierzy, nie chronił też mundur leśników. Posłuchajmy, co mówiła o nich eurodeputowana Platformy Obywatelskiej. Ofiar tej granicy jest o wiele więcej. One albo są w jakimś zbiorowym grobie. Po prostu pozbierano ciała, żeby no, nie było tych dowodów. Ochojska po raz kolejny stała się gwiazdą propagandy wschodnich reżimów. Polska ukrywa śmierć setek uchodźców. Europosłanka z Polski. W lasach na granicy polsko-białoruskiej mogą znajdować się masowe groby migrantów. Był taki moment, kiedy powołano leśników z całego kraju. Po co? Po co? Pytała. Żeby zbierać ciała i kopać groby. No mniej więcej o to właśnie chodzi. Ale gdzie jest śledztwo chodziło. W tej sprawie? Już prokurator generalny Bodnar, mam nadzieję, że w tej sprawie coś zrobił. No skoro mamy masowe groby i dochodzi się do władzy, no to chyba to jest pierwsza decyzja. Nie żadne głupie komisje śledcze w sprawie jakiegoś tam Pegasusa czy wyborów kopertowych, tylko szukamy tych masowych grobów. No masowych zbrodni PiS się w głowie nie mieści, tak? Znaczy mi się marzy, żeby pani poseł Ochojska wróciła do tego, na czym naprawdę się zna, czyli kopaniu studni tam w Sudanie. Czy, ale tu też są wątpliwości, czy się do końca zna. No, na pewno jest w tym bardziej kompetentna niż w opowiadaniu rzeczy szkodliwych dla Polski. Choć oczywiście są te raporty organizacji międzynarodowych, że ja nie mówię, że studnie, które akurat pani Ochojska wykopała, ale te kopane w Sudanie to nie. Problem z wodą jest generalnie w tych studniach. Tak, no tam jest dużo piasku, to prawda. W każdym razie tak. No, przypomnijmy sobie, co się działo, tak? Hybrydowa napaść Rosji i Białorusi na Polskę. Ataki fizyczne setek ludzi ściągniętych przez Łukaszenkę i Putina na polską Straż Graniczną. I to szaleństwo polityków lewej strony i celebrytów, pożal się Boże, którzy po prostu
jak sfora rzucili się na polski mundur. Oskarżają polskie państwo, bo tak naprawdę polskie państwo było oskarżane, polscy funkcjonariusze, żołnierze, policjanci, Wojska Obrony Terytorialnej, leśnicy, nawet chyba straż pożarna, no generalnie kto by tam nie był na tej granicy, to wszyscy, o masowe mordowanie ludzi, później zbieranie ciał i grzebanie ich w jakichś masowych grobach. Znaczy, szanowni państwo, no to są w ogóle oskarżenia, które no, w Europie w ogóle nie pojawiały się od dziesięcioleci. Oprócz prasy białoruskiej. Oprócz prasy białoruskiej, natomiast generalnie w ogóle czegoś takiego nie było. Dziś z kolei, teraz aktualnie, pan marszałek Hołownia jest wielce przejęty tym, jak zareaguje światowy biznes, jeżeli Jarosław Kaczyński mówi o tym, że ta władza nie cofa się przed niczym, łamie prawo i być może gotowa jest pójść dalej, no bo dwóch posłów było aresztowanych, a jeden poddany jakimś przedziwnym procedurom medycznym, nie wiadomo po co, bo bez wskazań medycznych. I pan Hołownia mówi, że te słowa odstraszą biznes. A przepraszam, a ten biznes to miał być taki w ogóle znieczulony na to, że w Polsce dochodzi do masowych morderstw i są masowe groby i organizowane to jest przez państwo? Znaczy to jest niesamowite. Znowu zależy, kto to mówi, tak? Jeżeli jakieś oskarżenie jest wysuwane. Znaczy my możemy powiedzieć wszystko. Tak. Znaczy co ślina na jęzor tak. przyniesie gadać. Druga strona nie może w zasadzie powiedzieć nic. No tak, no to, ale to znów nic nowego, nie wiem. No, byli na przykład święci Katarzy, tak? Taka była sekta, szczególnie na południu Francji, tak? To oni też byli niezdolni do zrobienia czegoś złego. Podobne były sekty też zresztą w prawosławiu, tak? Więc znowu, to jeszcze kiedyś taki amerykański, nie żyjący już niestety publicysta, Charles Krauthammer powiedział tak, że o relacjach między prawicą a lewicą. My uważamy, że oni, czyli my prawica uważamy, że oni lewica, się mylą, tak? Są w błędzie. A oni uważają nas za złych ludzi. I tyle. To jest naprawdę bardzo proste wyjaśnienie. Moralne, tak? Wprowadzenie polityki jako kategorii moralnej. Poglądów politycznych. Właściwe poglądy. Nie masz innych poglądów, tylko masz złe poglądy. No, a jeżeli masz złe poglądy, to po prostu jesteś złym człowiekiem. Tak. Słuchajcie, idźmy do przodu. Ważna wypowiedź znanego obrońcy praw człowieka w kwestii tego, co wyprawiali funkcjonariusze na polskiej granicy. Ale to wybitny ekspert. Bestialstw się dopuszcza. Tak jest. Wybitny ekspert Szymon Hołownia być może powinien też z jego doświadczeń skorzystać. Posłuchajmy, co o tym mówił. Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Беларуси, это все отражает, ну, я считаю, стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права. Гуманитарное, no, zawsze mi się to słowo podobało. Водомёты, так, ale... Водомёты jeszcze bardziej. Водомёты, ale... Zbrodnia użycia водомётów przeciwko komuś, kto szturmuje z kijami, ale kamieniami polską granicę. To tylko innymi słowami, no i w innym języku też. No. Bo o wodomiotach pani europoseł Ochojska nie mówiła, ale to jest w zasadzie to samo. Tak, ale dodałbym tutaj jeszcze jedną taką nieco może smutniejszą uwagę, no bo tutaj właśnie o wodomiotach i gazie mówił pan Ławrow, zresztą goszczony swego czasu z honorami w czasie zamierzchłych rządów pierwszej Platformy. Tutaj na terenie szczególnie miło witany po napaści Rosji na Gruzję. Tak. Tak. Przypomnijmy sobie, co się wtedy działo. Tak, to nie było tak dawno temu. W każdym razie tenże pan mówi takie rzeczy. Natomiast ja przypominam sobie, w tym samym czasie, kiedy te straszne rzeczy działy się na polskiej granicy, oglądałem, no, żeby, tak powiem, zobaczyć, co na ten temat myśli, nazwijmy to, lewica amerykańska, więc oglądałem sobie CNN, przyznaję się do tego. To bardzo trudno się to ogląda, ale oglądałem, no bo chciałem zobaczyć. I
Tam właśnie była migawka z tego, co się dzieje na granicy. No, straszne rzeczy się dzieją. Mianowicie strażnik polski z gazu, takiego dużego kanistra gazu, psika w twarz biednemu migrantowi. Ja tak sobie mówię, moment, ale ja znam to wideo, znam ten film, widziałem go w polskiej telewizji i ten dżentelmen, który dostał z gazu pieprzowego w twarz, przedtem usiłował szpadlem uderzyć tego pogranicznika. No ale tego już CNN, to nie było ważne. Tak? Bo to było po prostu zagmatwanie przekazu. Trzeba było skrócić. Dobra, no to teraz klasyk, czyli pani, której Hołownia między innymi zawdzięcza to, że jest marszałkiem Sejmu, bojowniczka odznaczana przez dawną totalną opozycję, a dzisiejszą koalicję 13 grudnia i obrona godności polskich funkcjonariuszy. Ta troska o orzełka. Tak, troska o orzełka w wykonaniu tej oto bohaterki obozu Hołowni. Zobaczmy. To, że masz twarz kobiety, nie znaczy, że jesteś kobietą. Nie dotyka pani policjantki. Nie dotykam żadnej policjanki, bo bym jej nawet brudną szmatą nie dotknęła. To, komu komando ci się nie podoba? Nowoczesna babcia Polka, czyli Katarzyna Augustynek, babcia Kasia. No tej obrończyni polskich funkcjonariuszy, nawet to słowo na P, którego lepiej, żeby algorytmy nam tam na YouTubie nie wychwyciły, nawet to słowo jej, jak widać, nie zaszkodziło. Wolno, bo broni... Tak, właśnie kogo broni, nie, bo to jest najciekawsze, kogo broni ta pani. Kogokolwiek w danym momencie jest zupą dnia lewicy, tak? Bo to też się zmienia, tak? Znaczy, więc... teraz to powinno być, że czystą wodą, bo zupy już nie ma, sama woda została. Ale wodzianka, jest taka śląska, ale, wodzianka. Ale okazuje się, że i ta podobno czysta woda nie za czysta. Już się, co niektórzy nawet zaprawieni w propagandzie. Poza wszystkim, że komando nie podoba. Prawda? No i tak, jak państwo spojrzą na sceny przed Sejmem, gdzie grupa obywateli chciała, żeby jednak posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli wejść do Sejmu, no jednak takich rzeczy pod adresem Straży Marszałkowskiej nie wykrzykiwała. Biedni ludzie, tak mówił o tych szturmujących i atakujących polskich funkcjonariuszy, imigrantach, mówił Donald Tusk. No to przypomnijmy, jak odzywali się oni do kobiety, do polskiej funkcjonariuszki z godłem na mundurze. Zobaczmy. Ella an habl el mashnik. Ukhsum billah. Tayf law tija'na Jordan? Jordan. This Jordan. Go. You go. Go. لأنك بنت طخيني قسما بالله لقعتك هتخت ولعب عليك عشر بلدي والله ما حتى نابل إلى أربعة اللي معاك يلا باي. No i takich również w Polsce będziemy teraz gościć. No nie, no to pamiętajmy, że dziennikarze jednej z najważniejszych gazet w Polsce, może w ten sposób, wierzyli nawet historiom tych dżentelmenów, którzy opowiadali o tym, że w mrozie przez tydzień płynęli rzeką. Tak, nie, i przeżyli. Całe, dlaczego tylko gazet? Przecież to ta wielka telewizja, co to prawdę, państwo wiedzą, całą dobę tam tłucze. Ponieważ oni są obecnie z zupą relacjonowała, dnia. Czystą wodą. Relacjonowała w czystej wodzie płyną. Ten spływ chyba. Bo to Bugiem chyba, prawda? Chyba tam była Bugiem, taka pani, występowała, ona tak płakała, bo ten Ibrahim już płynie piątą dobę, nie wychodzi, zimno jest. Hipotermia w ciągu godziny, tak już będąc, i to pewnie krócej, ale w ciągu godziny spowoduje śmierć człowieka, który znajduje się w wodzie o temperaturze zbliżonej do zera. Także no tak, ale jeśli... To mówi nauka. Ale przepraszam, tak, ale chciałam powiedzieć, że telewizja, która tłucze prawdę całą dobę, to...
To ona jest w stanie państwu wszystko wytłuc do głowy, nie no, naprawdę. Nie ma żadnych prawideł naukowych. Adrenalina spowodowana przez zobaczenie polskiego funkcjonariusza z godłem może być taka, że poniesie człowieka nawet przez tydzień. To jest moja teoria w tej sprawie. Rzecz nieprawdopodobna, czyli materiał TVN-u po tym, jak okazało się, co w Ministerstwie Klimatu, symbolem Polski walczącej ze zdjęciami polskich bohaterów, zrobiła ekipa pani minister od Hołowni. Zobaczmy, w jaki sposób wytłumaczono widzom TVN-u, że to jest okej. Powstańcza kotwica, symbol walki z niemieckim okupantem. Myślę, że nie hańbię w ten sposób tej flagi. Tak samo jakbym miał wytatuowaną opaskę na ręku i przecież do pracy nie zdejmę tatuażu, nie? Osoby, które rzeczywiście walczyły z tą kotwicą na ramieniu, byłyby urażone. Symbol oporu i nadziei. Są ludzie, dla których ten znak jest znakiem prawie świętym. Ten znak, za jego malowanie można było wylądować na pawiaku, można było zginąć. Dużo pieniędzy można zarobić na patriotyzmie? Znaczy powiem w ten sposób, tak? Nie chciałbym o tym mówić, że to jest stricte zarabianie tylko i wyłącznie pieniędzy na patriotyzmie. Symbol przypominający, że jeszcze Polska nie zginęła. To jest pomieszanie z poplątaniem, to jest zrobienie trochę Disneylandu z tego bardzo nieszczęśliwego wydarzenia. Zginęło prawie 200 tysięcy ludzi. No nie jest powiedziane wprost, ale w tym kontekście przecież jest puszczony ten materiał, że rozumiem powieszenie w polskim ministerstwie tej symboliki to miało być, jak rozumiem, robienie Disneylandu. I jeszcze jedno, ja sobie przypominam, jak był u mnie w programie w wywiadzie z chuliganem generał Jan Podchorski, snajper z Powstania Warszawskiego, który po usłyszeniu, że Gazeta Wyborcza potępia kibiców, bo chodzą w takich koszulkach jak tutaj ten młody, porządny człowiek, polski patriota, odpowiedział: już ja wiem, jakie oni by chcieli symbole, żeby ludzie nosili na koszulkach. I taki był komentarz zmarłego niedawno powstańca warszawskiego. Nie, no oczywiście relatywizowanie wszystkiego, co święte, jest normalną metodą, tak, tamtej strony. I tego, niczego innego nie powinniśmy się spodziewać, ale tak już mówiąc zupełnie poważnie, no, to chyba dobrze, że młodzi ludzie szanują symbole święte dla poprzednich pokoleń Polaków. Po prostu. I chcą się z nimi identyfikować, chcą, żeby one były częścią ich codzienności. Tak, a to, że istnieją firmy, jak na przykład firma Red is Bad, która robi mnóstwo odzieży patriotycznej, którą noszą młodzi ludzie w całej Polsce, nie tylko w Polsce, to bardzo dobrze. A że zarobią na tym parę groszy, no też świetnie. Znaczy na tęczowych koszulkach można zarabiać, a rozumiem, że patriotyczne koszulki powinny być rozdawane za darmo. Nie, w ogóle ich nie powinno być chyba. Najlepiej by było. Tak, pewno byłoby najlepiej, bo tam jest tym patriotyzmem właśnie takie nieszczęście, 200 tysięcy osób. Znaczy, szanowni państwo, my tego w ogóle nie kwestionujemy, tak, że to był dramatyczny, absolutnie dramatyczny moment w polskiej historii. Oczywiście historycy mogą się spierać, czy powstanie powinno właśnie wtedy się rozpocząć, kiedy się rozpoczęło, i jak powinno przebiegać, to jakby odkładamy na bok, tak? Ale mówienie o tym, że to jest jakieś takie nieszczęście, 200 tysięcy osób zginęło, to tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi w tym materiale, bo tak jakby, dlaczego oni zginęli? Jakby się, przepraszam, sami ze sobą pobili, prawda? Znaczy, dlaczego oni zginęli? No przecież oni nie powinni zginąć, tak? To prawda, nie powinni zginąć, no ale zginęli, w zasadzie nie zginęli, oni zostali zamordowani. I to też nie nieznanych sprawców, nie przez nieznanych sprawców, tylko przez bardzo znanych sprawców, którzy mieli odpowiednie dowody osobiste z odpowiednim obywatelstwem, miejsca zamieszkania też wskazane konkretnie. No i część z nich, szanowni państwo, żyło sobie bardzo dobrze, bardzo wygodnie przez całe dziesięciolecia po dokonaniu tej zbrodni. Więc, a to jest zresztą ta stacja, co to prawdę tłucze całą dobę. Właśnie to jest ta stacja, która twierdzi, że no nie można się w ogóle cofać do historii, bo to lepiej już zostawić, jak się wszyscy pogodzili, teraz jest dobrze, to
to gdzie my tam się będziemy ciskać? W apogeum tych ataków na polskich strażników miejskich, na strażników granicznych, na Wojska Obrony Terytorialnej była akcja ludzi, którzy chcieli pokazać im swoją solidarność, akcja klubów Gazety Polskiej. Zobaczmy tą akcję i także reakcję tych, którzy na co dzień bronią naszego bezpieczeństwa na ten pokaz solidarności wobec nich. No i tak było, kiedy trzeba było bronić tych, którzy naprawdę stali na straży naszego bezpieczeństwa w momencie, gdy trwała wojna hybrydowa przeciwko Polsce, urządzona przez Putina i Łukaszenkę. Iwo Bender był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pięknie. Bardzo serdecznie dziękujemy, szanowni państwo. I cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Kulisy manipulacji nie boją się podejmować takich tematów i w telewizji Republika na pewno odstawienia ręki w takich sprawach jak ta nie będzie. Zostańcie państwo z telewizją Republika. Do zobaczenia. We'll be right back.